Od jakiegoś czasu jest ze mną tekst z 12 rozdziału listu do Rzymian, który najpierw czytałem w tym pierwszym fragmencie dwóch, czy właściwie trzech wersetów. Przez ostatni tydzień czytam non-stop ten cały rozdział i okazuje się, że te pierwsze dwa wersety to jest taki wstęp do tego, co się dzieje potem w życiu, czy to, o czym mówi święty Paweł, jakie ma konsekwencje później. Otóż święty Paweł pisze w tym 12 rozdziale listu do Rzymian: nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. To jest bardzo poważna sprawa. Bo to okazuje się, że w naszej codzienności my odbieramy różne wrażenia zmysłowe w ciągu dnia i mówimy, widzimy, mówimy, słyszymy, czujemy, dotykamy. Ale mało sobie zdajemy sprawę z tego, że to, jak my myślimy, warunkuje to, jak my widzimy. To, jak my myślimy, wpływa na to, jak my słyszymy. Czyli to myślenie jest czymś bardzo ważnym, jeśli chodzi w ogóle o postrzeganie świata, czy odbioru sytuacji drugiej osoby, też samego siebie. Tak jak myślisz, tak widzisz. Tak jak myślisz, tak słyszysz. To jest prosta sprawa. Jest jakieś wydarzenie, dwie osoby oglądają to samo wydarzenie, ale spytajcie, co każda z nich zauważyła. Każda powie co innego. Każda zwróciła uwagę na co innego. Może w pewnych detalach, czy ogólnie by można było powiedzieć o czymś wspólnym, ale ten sposób myślenia jest czymś, co wpływa na to, jak ja postrzegam rzeczywistość. Dzisiaj przy rozdaniu pracy mówiliśmy nawet o takim prostym sposobie zmiany myślenia, które wpływa na postrzeganie pracy jako zadania lub wydarzenia, co ma wpływ na funkcjonowanie w życiu. To wezwanie Pawła, przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, jest w Nowym Testamencie bardzo często ponawiane jako takie wezwanie do metanoi, które ogólnie się tłumaczy jako nawrócenie. Ale metanoia oznacza tak naprawdę poddanie się zmianie w obrębie myślenia i uczuć. Poddać się zmianie w obrębie myślenia. Dlatego mówiliśmy o tym, że w tradycji benedyktyńskiej to słuchanie jest bardzo ważne. To słuchanie, uważne słuchanie, otwarte słuchanie jest tą przestrzenią, w której poddaje się zmianie w obrębie myślenia. Jeżeli słucham zamknięty, jeżeli słucham z jakimś wcześniejszym założeniem, no to słyszę tylko to, co chcę słyszeć. Poddać się zmianie w obrębie myślenia, zmienić sposób myślenia, a co za tym idzie, zmienić zasady i praktykę. Przemienić się, czyli przekroczyć to ludzkie pojmowanie rzeczywistości, żeby poddać się czemuś innemu. To Paweł nazywa przemienieniem przez odnawianie umysłu. Oliver Clement, taki prawosławny teolog, mówi, że nawrócenie, czyli ta metanoia, polega na przemianie wewnętrznej, która ma również swoje następstwa zewnętrzne i to zarówno u człowieka, jak i w całym świecie, który go otacza. I mój sposób myślenia ma to doświadczenie przemiany wewnętrznej mnie, ale też wpływa na cały zewnętrzny świat. Poddać się odnowieniu umysłu.
i nie brać wzoru z tego świata. Dlatego, że to, co Paweł nazywa wzorem tego świata, to jest takie trwanie w pewnej hipnozie. Hipnozie, którą Oliver Clement nazywa hipnozą kultury. To jest taki sen, trochę taki miraż, w którym nie do końca wiemy, jak jest, ale powtarzamy. Myślę, że dzisiaj jest to dość powszechne. Czasami jak rozmawiam z ludźmi, to mam takie wrażenie, że to, co mówią, to nie jest to, co tak naprawdę chcą powiedzieć, czy co myślą, tylko to jest coś, co powtarzamy. Bo zasłyszeli tego, bo tak jest. Ale jak chcesz już zapytać coś dalej, to nagle się okazuje, że tam już nie ma dalej. Bo to jest tak, że tak mówili. Tak mówili. I to często powtarzamy taki slogan, na który ja teraz bardzo mocno zwracam też uwagę, jak odwiedzam różne wspólnoty i rozmawiam. Niektórzy bracia mówią. Pewnie ludzie mówią. Jak ja słyszę, pewnie ludzie mówią, albo niektórzy bracia mówią, to mi się włącza taka lampka, uważaj. Bo co to znaczy niektórzy bracia? To znaczy jeden, najczęściej. Nie? Niektórzy ludzie. To znaczy ogólnie na wielu ludzi, których spotykasz, jeden lub dwóch mogło coś takiego powiedzieć. Ale niektórzy mówią. Niektórzy mówią, czy niektórzy bracia mówią i to się już bierze jako ten kwalifikator taki, że tak ma być. Nie, czyli nie chodzi o to, żeby zobaczyć, jak rzeczywiście jest, tylko powtórzyć to, co się usłyszało. Taki brak kontaktu ze sobą, to, co też Nowy Testament nazywa sercem, czyli brak kontaktu z tą przestrzenią wewnętrzną, on prowadzi do tego, że jesteśmy ciągle nastawieni na te wpływy, które są. Czyli na tą hipnozę kultury, informacji, tego snu, mirażu, w którym się tkwi. Dlatego Paweł mówi o tym, że jest konieczne, żeby nie brać wzoru z tego świata, czyli nie poddawać się tej hipnozie kultury, hipnozie tej pajęczynie, która przychodzi. Nie brać wzoru z takiego sposobu myślenia, ale odnawiać się, przemieniać się przez odnawianie umysłu, czyli poddać się zmianie w obrębie myślenia. Poddać się zmianie w obrębie myślenia, to znaczy zobaczyć więcej niż tam jest. To ma swoje konsekwencje. I jeszcze wrócimy do tego fragmentu z listu do Rzymian, bo tu jest też kwestia, jak to się rozeznaje, ale ta zmiana w obrębie myślenia, ona bardzo wpływa na to, jak my funkcjonujemy. Wracam do naszego przykładu z rozdania pracy. Zadanie czy wydarzenie? Jeżeli pomyślisz o zadaniu, muszę, nie wyrobię się, muszę coś zrobić, no to jest to paraliżujące. A jeżeli pomyślisz o wydarzeniu, w którym uczestniczysz, to jest to zapraszające. A wszystko się zaczyna w myśleniu. Wszystko się zaczyna od tego, jakie jest moje nastawienie. I taka sama sytuacja jest w każdej przestrzeni naszego działania. Powiedziałem wam, że ten rozdział 12 zaczyna się od tego wezwania, nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. A potem cały rozdział 12 Paweł mówi o konsekwencjach, które są w życiu związane z tym, że ktoś poddaje się temu przemienieniu. I Paweł najpierw mówi o relacjach. Jakie są relacje pomiędzy wierzącymi, pomiędzy chrześcijanami. I tam Paweł mówi o pewnej postawie, która jest charakterystyczna dla tych, którzy poddają się tej przemianie umysłu. Nie szukajcie tego, co jest dogodne dla was. Daszcie się wzajemną życzliwość. Potem idzie Paweł dalej i rozszerza to nie tylko w obręb tych relacji z najbliższymi, ale mówi także o relacji, czyli o miłości nieprzyjaciół. Czyli co robić w kontekście tych, którzy nam źle czynią albo są trudni. Czyli zobaczcie, to wszystko ma konsekwencje. Tak jak myślisz, tak postrzegasz. Tak jak myślisz, tak słyszysz. I to ma zasadnicze znaczenie w naszym codziennym życiu. Żeby to zobrazować, przytoczę fragment z reguły świętego Benedykta,
Dlatego, że ponieważ cały czas moja koncentracja jest związana z tym sposobem myślenia u Pawła, to też ten sposób myślenia, że ponieważ myślę cały czas o tym, więc teraz wszędzie wyłapuję te wątki takie mówiące o tym, że to ma duże znaczenie, jest to związane z życiem, że to nie chodzi tylko o jakąś tam metanoję, o jakieś tam nawrócenie, tylko chodzi to o jakość życia, o jakość relacji, które się z tym wiążą. Święty Benedykt pisze najpierw takie rozdziały, moglibyśmy powiedzieć w regule pokutne, w których się rozprawia tam, jak tam zawinią to zrobić to, jak tam zawinią tak to zrobić tak. Pisze taki rozdział o cięższych przewinieniach. Potem pisze rozdział o tych, którzy samowolnie podchodzą do ekskomunikowanych, czyli tych, którzy łamią pewne odosobnienie, na które skazani są ci, którzy popełnili jakąś winę. No i wydawałoby się, że to jest takie wszystko czarno-białe. Jest wina, jest kara. Przeskrobał, musi zostać ukarany. A więcej przeskrobał, to bardziej musi zostać ukarany. Nie? To jest taka dialektyka wina-kara. Wina-kara. No słabo to jest ewangelicznie. Wina-kara. Bo jak się czyta Ewangelię, to Ewangelia nie powtarza takiej dialektyki. Ktoś zawinił, no, ma być ukarany. Nie mówi o oko za oko, ząb za ząb. Ta prawo talionu nie działa w Ewangelii. Ewangelia mówi o pewnej przemianie, która się dokonuje w środku, przemianie serca, która pozwala zobaczyć więcej niż jest tylko w tym, no, w tej danej sytuacji czy w tym człowieku. No i jak się czyta do 26 rozdziału tą regułę, to można zobaczyć, że jakby święty Benedykt był nieco obok tej ewangelicznej uprawy serca czy miłości. Ale na szczęście jest 27 rozdział, w którym Benedykt mówi, jak opat powinien troszczyć się o ekskomunikowanych, czyli tych ukaranych. I czytałem ten rozdział dość wnikliwie. I po pierwsze, to jest rozdział, który Benedykt pisze z własnego doświadczenia, z doświadczenia ojca wspólnoty, którą prowadzi, których ma różnych braci i z różnymi problemami się mierzy. To jest jego doświadczenie pozytywnych skutków pomocy braciom, którzy zawinili czy błądzą. I tutaj całkowicie w tym rozdziale jakby wychodzi, czy nie jakby, tylko wychodzi z tej dialektyki wina-kara, czyli nie jest to taki, klasztor nie jest takimi koszarami, w którym jest tylko dyscyplina wojskowa i musi być pewien dryl i to wszystko, tylko tu Benedykt wprowadza taką dynamikę troski o. Benedykt pisze tak. Opat powinien z całą gorliwością troszczyć się o błądzących braci. Po łacinie błądzący bracia to jest delinquentes frates. Po polsku też znamy to słowo delikwent. Nie? To wam się może skojarzyć. Delinquentes frates to są błądzący bracia. Delinquent po polsku to jest taki ktoś, skazaniec, przestępca, sprawca, winowajca. Taki delinquent po prostu. Nie? Już mamy niezbyt ciekawe skojarzenie z tym delinquentem. Niektóre przykłady, niektóre tłumaczenia mówią o błądzącym bracia, a niektórzy mówią, że ten delinquent to jest brat, który zawinił. Czyli ktoś, kto zawinił. Zawinił ogólnie, przekraczając pewne normy, albo zawinił wobec mnie. Czyli mamy takiego delinquenta. No i wydawałoby się, że ten delinquent, no to jest sprawa jasna, no, zawinił, podlega karze. Ale Benedykt mówi, że opat ma się troszczyć z całą gorliwością o tych delinquentów i ma ich traktować jak chorych. Czyli on widzi w nim człowieka chorego. Tego, który no, postępuje tak, bo coś go trapi, bo coś się z nim dzieje. Benedykt widzi więcej niż tylko taki rozrachunek wina, kara. Tylko chce, jako mądry lekarz, zobaczyć przyczynę tej choroby. Dlaczego tak jest?
To wyrażenie mądry lekarz to też jest tutaj w regule powiedziane. Tak więc musi jak mądry lekarz używać najróżniejszych sposobów. Niechaj posyła do nich sympekców, to znaczy starszych i mądrych mnichów, którzy by chwiejnego brata, fluktuantem fratrem. Fluktuantem to jest taki płynny, zmienny, taki chwiejny, niezdecydowany, taki, który jest z jednej i z drugiej strony. Czasem ma dobre dni, czasem ma gorsze dni. Tak jak każdy z nas. To jest taki brat, który jest chwiejny. Żeby go podtrzymać, żeby on nie popadł w straszliwy smutek. Ten mądry lekarz w tradycji mniszej to jest ktoś, kto potrafi położyć plaster boskich pism i powiedzieć, że zawsze jest możliwość zmiany. Zawsze jest możliwość zmiany. Ale Benedykt mówi, że to nie tylko opat, ale opat ma też posyłać sympektów. Bardzo ciekawe słowo, bo nie wiadomo, co to są ci sympekci. To może być wiązane z plastrem musztardowym, synapsis, który kładziono na obolałe miejsce, żeby go uleczyć i to Benedykt skojarzył. A może być po prostu, i to mi najbardziej odpowiada, że ten sympekt to jest ten, kto jest sympatyzuje, czy współodczuwa z tym delikwentem. Czyli ma pewien dar empatii. Na tyle dar empatii, żeby zrozumieć tego delikwenta, że nie pójdzie, nie na krzyczy na niego, nie ukara go, tylko będzie go w stanie zrozumieć i podnieść na duchu, żeby on nie zapadł się całkowicie w smutek. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ zobaczcie, sposób myślenia jest sposobem widzenia. Jeżeli masz w sobie dialektykę wina, kara, dobry, zły, lepszy, gorszy, no to sprawa jest jasna, no tutaj już nie ma żadnej kwestii sympektów, tylko delikwenta trzeba po prostu wezwać i rozliczyć. Taka jest ta dynamika, nie? Natomiast jeżeli zauważasz, że ten delikwent, którym ja też jestem, bo delikwentes to jest ten, który zawinił. No kto może powiedzieć, że nie zawinił? Ten delikwent to jest także ten fratres fluktuantem, czyli taki zmienny człowiek. Że się okazuje, że każdy ma z jednej strony ten awers, a z drugiej strony rewers. Czyli że jest dobra strona w nas i jest negatywna strona, która się czasami tam ujawnia. Dlatego Benedykt chce, żeby potwierdzać miłość względem niego. Chwiejnego brata dyskretnie podtrzymać, aby nie popadł w straszliwy smutek i potwierdzać miłość względem niego. I niechaj wszyscy się modlą. Tak mówi Benedykt. Bo wiadomo, że ta kuracja czasami wymaga czasu i cierpliwości. I to jest bardzo trudne zadanie. I to trudne zadanie w podjęciu takiego delikwenta wiąże się też z tym, że ja muszę zmienić mój sposób myślenia. I to jest też leczące dla mnie. Nie wiem, czy wy macie takie doświadczenie, ale ja teraz jak sprawuję tę funkcję, to coraz bardziej się o tym przekonuję. Że bardzo łatwo jest przykleić łatkę. Tym bardziej, jak się to powtarza. Nie? Zostałeś raz oszukany, drugi raz, trzeci przez tego samego. Raz, drugi, trzeci, piąty wyprowadzony z równowagi. No to chyba niejasna sprawa. No wszystko się potwierdza. Koniec. Koniec. A Benedykt mówi, zobacz, że on jest chory. Coś go trawi. Zobacz, że tam jest coś jeszcze więcej niż tylko to, co w nim widzisz. To jest bardzo trudne, bo chciałoby się po prostu szybko wyjść z tej dialektyki i powiedzieć, nie, no jest tak i to musi być tutaj kara i do widzenia, mnie już nie interesuje. A z drugiej strony, jak ja muszę sam przemieniać się w sobie, sam przemieniać mój sposób myślenia o tym bracie, czy o tym wydarzeniu, żeby nie zobaczyć tylko tego, żeby zobaczyć, że tam może być coś jeszcze, żeby wytrwać w cierpliwości. Zmiana sposobu myślenia. Zobaczyć więcej
niż tylko to, co widzę. To znaczy poddać się zmianie w obrębie myślenia. Poddać się zmianie w obrębie myślenia. Ta zmiana, o której mówi święty Paweł, ona jest bardzo znacząca również w tej kontekście przemiany całkowitej, czyli tego, co nazywamy w tradycji naszej takiego zamieszkania ze sobą samym, zintegrowania samego siebie. Bardzo mnie to uderza, dlatego że to jest głęboka prawda. Sposób myślenia jest sposobem widzenia. Sposób myślenia jest sposobem słuchania. I zaproszenie w tym wszystkim do podjęcia metanoi, czyli przekroczenia sposobu myślenia, czy poddania się zmianie w obrębie własnego myślenia. Żeby zobaczyć więcej niż tylko to, co dostrzegam. Żeby usłyszeć więcej niż tylko to, co odbiera moje ucho. To wcale nie jest prosta sprawa, ale to prowadzi do głębokiej przemiany. Do głębokiej przemiany, która cechuje się czymś, co Stinisen nazywa ascezą otwartości, takiego ducha otwartego. Że pozostawiasz w takim otwarciu, poszukując zrozumienia. Poszukując zrozumienia. Co się dzieje wtedy, kiedy się to zaczyna dokonywać? Oliver Clemon pisze tak. Świat przestaje się kręcić wokół mnie, aby krążyć wokół Boga i bliźniego. Świat przestaje być moim światem i wtedy wszystkie byty i rzeczy przestają istnieć tylko dla mnie, aby istnieć dla samych siebie w radości zmartwychwstania. To jest coś, co jest jakby kolejną konsekwencją tego, że zobaczcie, sposób myślenia, czy moje przywiązanie do mojego sposobu myślenia jest czymś, co buduje moje ego. Ja wiem. Ja wiem i koniec. Tu się już nie dyskutuje. To ja wiem, to pewność taka, że już się, nic się z tym nie zrobi. To jest tak jak z tym dowcipem. Nie wiem, czy znacie taki dowcip, jak Jasiu przyszedł do Bacy się pytać o takie bardzo ważne taką ważną prawdę i pyta się tak, Baco, powiedzcież mi, na czym świat stoi? A Baco tak patrzy i mówi, no jak to na co? Na kołku. Jaśko się zastanawia i mówi tak, Baco, no, a powiedzcież mi, a na czym ten kołek stoi? A Baco mówi, no jak to na co? Na drugim kołku. Jaśko tak myśli, mówi, Baco, no, a powiedzcież mi, a na czym ten drugi kołek stoi? A Baca mówi, Jasiu, a ty się chcesz dowiedzieć, na czym świat stoi, czy w pysk dostać? Więc to trochę polega na tym takim doświadczeniu, że ja ci mówię, jak jest, już się tutaj nie dyskutuj w ogóle z tym i koniec. Bo inaczej to staniesz ukarany za to, nie? To bardzo buduje. Zaczyna się okazywać, że świat kręci się wokół mnie, że Pan Bóg jest związany z moim myśleniem o Nim, czy z moim pragnieniem, czy czymkolwiek innym, że drugi bliźni jest związany, że drugi bliźni jest traktowany tak, jak ja o nim myślę. Tak, jak ja o nim myślę. Każda rzecz jest traktowana, przyjmowana lub odrzucana, bo ja tak sobie ustanowiłem, bo ja tak sobie powiedziałem. Tymczasem, jeżeli się poddajesz zmianie w obrębie swojego myślenia, to dokonuje się pewna przemiana, która oznacza, że tutaj jest miejsce na wiele różnych niespodziewanych sytuacji, w których Pan Bóg przychodzi. W których Pan Bóg przychodzi. I tu Benedykt jest też genialny w tym, ponieważ Benedykt nie mówi, że Pan Bóg przychodzi na pewno, tylko mówi być może. Być może. Jeżeli przychodzi do klasztoru obcy mnich i zwraca uwagę na coś, to niech opat uważnie go posłucha, bo być może Pan przysłał go właśnie w ten cel. Czyli on nie mówi, słuchaj każdego, kto przychodzi do klasztoru i gada ci różne rzeczy, słuchaj go, bo to Pan go przysłał. Nie, nie.
posłuchaj uważnie, bo być może, że to jest, on ma rację, tak? Na radę mają wzywać wszystkich, nawet najmłodszych, bo często młodszym Panu objawia to, co jest słuszniejsze. Czyli nie mów, że jesteś starszy i ty wiesz. Mam taką ciocię, która mi tak mówi. Jak będziesz żył tyle lat, co ja, to będziesz wiedział. To jest nie do osiągnięcia. To jest po prostu, to są szczyty nie do osiągnięcia. Nie? To jest, Pan Bóg objawia czasami młodszym to, co jest słuszniejsze. Czyli mówi, zostań w takim duchu otwartości, posłuchaj uważnie, bo być może to jest dokładnie to, co Pan Bóg do ciebie mówi. Ale zobaczcie tą przestrzeń. Musisz poddać tą swoją pewność siebie. Musisz poddać to swoje myślenie, swój sposób myślenia, żeby otworzyć się na to, co przychodzi. Być może. To nie jest powiedziane, że tak. Ale być może, że tak jest. Nie? Że trzeba to na to zwrócić uwagę. Czy Pan Bóg do mnie mówi w tym, co się wydarza w moim życiu? Nie wiem. Ale być może mówi. Więc trzeba na to zwrócić uwagę. Czy Pan Bóg do mnie mówi przez tych ludzi, których spotykam i słucham? Nie wiem. Ale być może tak jest. Nie? Jeżeli ja powiem, przez tych mówi, przez tych nie mówi, tu się objawia, tam się nie objawia, no to kto o tym decyduje? On czy ja? No ja. Tylko mój sposób myślenia. To ja stawiam granice. To ja mu mówię, gdzie on może działać, a gdzie nie może działać. Nie? Czyli zobaczcie, to ma wielkie konsekwencje. Ten sposób myślenia ma wielkie konsekwencje w relacjach najpierw i to w relacjach z tymi najbliższymi, z którymi najłatwiej jest wejść w tą dialektykę, a już wiem. No bo się znamy, no po prostu już wiem, jak to jest. No. Już się żyje na co dzień, to się już wie. To się już wie. Ale czy czasami nie jest tak, że ktoś cię zaskoczy? Ktoś, kogo już znasz jakiś czas, przez długi czas, nagle cię zaskoczył. Tego się nie spodziewałem po nie. No to, że dajesz się zaskoczyć, to już jest przykład tego, że jest coś więcej niż tylko pewien schemat myślenia. Nie? Dać się zaskoczyć, to jest jeden z tych elementów. Z tymi najbliższymi to porządkuje, ale także z tymi, z którymi mamy trochę trudno, z delikwentami, których mamy w swoim życiu. Ci delikwenci, no oni utrudniają. Wtedy by się chciało tak zastosować właśnie taką dialektykę, koniec. Nie? A tu jest takie zaproszenie, poddaj się zmianie, czyli zobacz w nim więcej niż tylko to, co widzisz. Spróbuj z nim dostrzec więcej niż tylko to, co widzisz. Zobacz, że on jest tak samo jak ty. On jest fratres fluctuantem, zmienny, chwiejny. Nie? Dlatego Pismo bardzo często mówi, ty nie bądź sędzią twojego brata. Zostaw to Bogu. Ty nie jesteś sędzią. Ty nie jesteś od tego, żeby wyrokować. Dlaczego? Dlatego, że sam jesteś taki fluktuantem, taki troszkę w tą, troszkę w tą, troszkę w tą. Jeżeli ktoś myśli absolutnie o sobie, że on jest tylko jedyny prawy i on zna właściwą ścieżkę, no to z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że jest w ogromnym błędzie i żyje w iluzji. I żyje w iluzji. Dlatego, że każdy z nas doświadcza takiej chwiejności w swoim życiu. I to już Paweł mówi, chcesz dobra, a przychodzi to trudno. A łatwiej przychodzi tego, czego nie chcesz. Ciągle mamy to doświadczenie takiego. Więc jeżeli ja mam też tak, no to widzę, że ten mój delikwent, on jest również ten fluktuantem. On też ma takie przejawy, że nie jest tylko do cna zły i zepsuty i taki i inny, winowajca, tylko on też ma pewną przestrzeń, która się ujawnia jako dobra. I dlatego Benedykt mówi, że ten synpekt, ten, który jest w stanie to zobaczyć, on umie powiedzieć, że jest zawsze możliwość zmiany. On umie podnieść na duchu, powiedzieć, jest zawsze możliwość zmiany. W każdej chwili może być inaczej. Nie musisz się zamykać w swoim schemacie myślenia. To jest dokładnie to, poddać się zmianie w obrębie swojego myślenia. W obrębie swoich uczuć także.
w obrębie swoich uczuć, poddać się zmianie w obrębie swoich uczuć. To już jest kolejne zagadnienie, pewnie na następną jakąś konferencję, w jaki sposób się zobaczyć, jak te uczucia też na nas wpływają. Bo myślenie to jedno, ale jest jeszcze tak, że się wzburzysz, nie? I dopiero potem jest myślenie. To już jest następna rzecz. Natomiast tutaj was zostawiam z takim tekstem z 12 rozdziału listu do Rzymian. To jest tekst, cały ten rozdział 12 jest bardzo piękny. On pokazuje dokładnie, najpierw mówi, przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, a potem pokazuje te konsekwencje, które są w relacjach tej zmiany. I jeszcze jest jedna taka rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę w tym. Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Czyli najpierw się trzeba poddać przemianie, żeby móc rozpoznać, jaka jest wola Boża. Czyli to nie jest takie ewidentne. Często to, co uważam za wolą Bożą, jest tylko moją własną wolą. Więc żeby rzeczywiście to rozeznać, to Paweł mówi o takich pewnych stopniach. Żebyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Co jest dobre? Pierwszy stopień. Co jest dobre? Ale co dobre, to jeszcze nie wystarcza. Bo Paweł mówi dalej, co Bogu przyjemne. Czyli coś więcej, nie? To już samo w sobie to, co robię, nie jest złe, ale może Bogu nie jest przyjemne. Tak? Czyli zobaczcie, to jest też bardzo ciekawa sprawa, dlatego że w pierwszym stopniu rozeznania określenie to jest to, co dobre, może być też związane z tym, co ja określam jako dobre. Ale w drugim już, co Bogu przyjemne, ja już nie myślę o tym, co jest przyjemne dla mnie, tylko o tym, co jest przyjemne dla drugiego. Tu już jest, widzicie, zmiana. Już jest przekroczenie samego siebie. Już jest myślenie w innej perspektywie. Nie myślę, co jest przyjemne i dobre dla mnie, tylko co jest przyjemne dla Niego. I trzeci stopień, co jest doskonałe. Doskonały jest sam Pan Bóg. Doskonałe to znaczy to, jak bardzo daje się przemienić na jego podobieństwo. Żeby nie brać wzoru z tego świata, bo branie wzoru z tego świata, czyli powtarzanie schematów, jest po prostu trwaniem w hipnozie. Jest po prostu trwaniem w hipnozie. Jest takim snem, takim mirażem, w którym tak do końca nie wiesz, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Dzisiaj to jest naprawdę bardzo trudne. To jest naprawdę bardzo trudne, bo to są różne sprzeczne informacje, które docierają do nas nieustannie. Możesz iść w tą stronę albo w tą stronę. Możesz uznać to albo to. I to nie ma tak, że jest coś absolutnie jasne i mówisz, że tak jest. No bo za chwilę ktoś ci powie, że jest no tak, ale jest coś z drugiej strony. Coś, nie? I my tak jak na ping-pongu, tak? W tą. To jest człowiek strasznie męczy, nie? A jak się zmęczy, no to próbuje zająć jakieś stanowisko, czyli uformułować jakiś jeden swój schemat myślenia. Jakiś swój jeden schemat myślenia. Natomiast Ewangelia zaprasza do tego, żeby nie brać wzoru z tego świata, tylko przemieniać się przez odnawianie umysłu. Słuchanie słowa, bo to słowo, które teraz sobie tutaj nawet czytamy, one daje mi jakiś punkt odniesienia. Słuchanie w takim duchu otwartości, czyli poddanie się temu, że Pan Bóg być może do mnie mówi w tej sytuacji, że być może do mnie chce coś powiedzieć, że coś tu jest do zmiany. To oznacza ciągłe trwanie w takim elemencie, w takiej postawie zaskoczenia. Że cały czas się może coś wydarzyć. I wtedy rozpoznajesz, jaka jest wola Boża. Najpierw, co jest dobre, bo to się narzuca samo. Ale pytasz też dalej, co jest Bogu przyjemne. Czyli jak uczestniczę w różnych polemikach o tym czy o tamtym, to się mogę zastanowić, a czy to się Bogu może podobać.
To jest myślenie nie, że mnie się to podoba, czy nie podoba, tylko czy jemu się to może podobać. To jest pewien proces. Też bardzo chciałbym zwrócić na to uwagę, że wiele tych wezwań do metanoi, ja to cały czas powtarzam, jest związane z procesem. Jest to zaproszenie do wejścia w pewien proces. To nie można powiedzieć tak, że to się dokonuje raz na zawsze. To jest całkowicie, całe życie się tego uczymy. To jest tak, jak siostry zapytałem w Betlejem, jak to jest, jak to się uczy tego arabskiego. A siostry mówią, ojcze, tego się, jak to, ja napisałem, jak to się nauczyć tego arabskiego. One mówią, ojcze, czego się nie da nauczyć. To się człowiek musi nastawić, że całe życie się uczy. I to jest dokładnie trochę jak z arabskim. czy jakimkolwiek innym chińskim. Po prostu musisz się nastawić, że już się całe życie będziesz uczył. No nie ma takiej możliwości, żeby ktoś powiedział, że to już jest to. Nie? To jest dokładnie poddanie się temu, bo cały czas się tego uczymy. Kończę listem do Filipian, rozdział 4. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, on będzie strzegł waszych myśli. On będzie strzegł waszych myśli. Dlatego tak ważna dla nas jest praktyka medytacji. Żeby nie skupiać się tylko na swoim sposobie, żeby puszczać to. By tworzyć pewną przestrzeń na działanie łaski Bożej. Tyle. To jest wszystko, co robimy. Robimy trochę więcej przestrzeni. Z takiego mocno ściśniętego sposobu myślenia, gdzie tam już wszystko tutaj się gotuje pod czaszką, robimy pewną przestrzeń. Puszczamy. Z każdym wydechem puszczamy. Żeby tworzyć pewną przestrzeń. Żeby się nie przywiązywać też do swojego sposobu myślenia. Żeby nie trwać tylko w swoich własnych schematach. Tylko żeby być gotowym na to, że tu cały czas może się dokonać jakaś przemiana. Nie? I wtedy pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł. On przewyższa wszelki umysł. On strzeże waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. To On strzeże waszych serc i myśli. Mówimy o takim porządku serca. Zresztą jutro w Ewangelii to usłyszymy. Jezus często mówi o różnych na różnym poziomie. Na poziomie intelektualnym to jest bardzo trudne do zrozumienia. A właściwie niemożliwe do zrozumienia. Tak jak wiele rzeczy, o których Jezus mówi. Na przykład jak Nikodem próbuje zrozumieć intelektualnie, co to znaczy narodzić się powtórnie i nic mu z tego nie wychodzi. Jak próbują zrozumieć intelektualnie, co to znaczy spożywać ciało i krew, też nic z tego nie wychodzi. Dlatego, że to jest całkowicie inny porządek. To jest porządek serca, który wiąże się właśnie z taką rzeczywistością zaufania. Zaufania Bogu, który działa. Zaufanie Bogu, który działa. Ostatecznie mój los i Twój los i los całego świata jest w rękach Boga. I choćbym nie wiem, co sobie tam myślał, kombinował, to i tak to nie jest w moich rękach, tylko w rękach Pana Boga. Więc zachęcam do lektury 12 rozdziału listu do Rzymian. 12 rozdział listu do Rzymian. Powoli przeżuwać, zobaczyć, jak to jest, co to znaczy przemienić się przez odnowienie umysłu, jakie to ma konsekwencje w relacjach bliższych, dalszych, w stosunku do Pana Boga, ponieważ tak jak myślisz, tak widzisz, tak jak myślisz, tak słyszysz. Dlatego konieczne jest przemienianie sposobu myślenia, bo to ułatwia życie.